agencie Marcel. Tak, Nęga, słucham cię. Mam dla ciebie pilne zadanie. Jakie zadanie, Nęka? Niedobry złodziej zabrał książki. Pucio mówi dobranoc i Pucio mówi dzień dobry. I teraz dzieci nie wiedzą, co mają robić rano i wieczorem. O, to niedobrze. Zabrał też grę Pucio, gdzie to położyć. I teraz dzieci odkładają rzeczy w złe miejsca. Musisz im pomóc. Dobra, wysłam to akcji. Liczę na ciebie, agencie Marcel. Na pewno sobie poradzę. Okej, tylko się przebiorę w mój tajny strój agenta. I gotowy. Idę szukać tego złodzieja. Gdzie to jest złodziej? Moje książki i gra! O! To tamten agent Marcel! Muszę uciekać! O, tam jest! Biegnie za mnie! O, chyba tam jest! O, skoczył do teleportu. Idę za nim. O, ale fajne miejsce. Ale gdzie poszedł ten złodziej? Idę go szukać. O, tam jest jakiś piesek. Może on widział złodzieja? Idę się go zapytać. Hej, piesku, może widział złodzieja? Halo, piesku, może nie widział złodzieja? O, on śpi mocno. Idę dalej. O, kolejny piesek. Może on wie, gdzie jest złodziej? Piesku, czy widział złodzieja? Tak! Widziałem go. Tu przechodził. Idź tam dalej. Tam. O, tam musisz iść. Bardzo ci dziękuję, piesku. Spoko! Spoko, luz! Lubię pomagać. Wow, ale fajny piesek. Gdzie tu iść? W lewo czy w prawo? O, kolejny piesek. Zapytam się, czy nie widział złodzieja. Ten piesek nie widział złodzieja. Widziałem, ale wiesz co, ja palcę do góry i zobaczę, gdzie się schował. Jak to było lecieć do góry? To niemożliwe. Haha, ha, zobaczysz, zaraz polecę. I uwaga, startuję. Lecę. O nie, no nie udało się, no. Ale i tak to było ekstra. No cóż, nie poleciałem. Ale wiesz co, ten złodziej poszedł tam. Tam poszedł, przez tą tutaj bramy. Bardzo dziękuję, piesku. Bo on zabrał książki. Pucio, muszę je odzyskać i gry. O, to życzę ci powodzenia. Lubię książki, Pucio i gry. Musisz je odzyskać, Marcelku. Odzyskam. Mam pomysł, jak złapać tego złodzieja. Ale potrzebuję do tego agentki Nęki. Halo, agentko, potrzebuję twojej pomocy. Złodziej się ukrywa w skalnej bramie. Ty pójdziesz z jednej strony, a ja z drugiej strony. I go złapiemy. Okej, Marcel, zaraz tam się teleportuję. Okej, idziemy łapać złodzieja. Mam!
książki, pociąg i gra. Nikt nie będzie miał, tylko ja, tylko ja. To nikt mnie nie znajdzie. Na pewno. Mamy cię, złodzieju. Agenci Marcel i Lenka zablokowali wyjście. Nie mam jak uciec. Dokładnie. Oddaj, co nie twoje. Zabrałeś Pucia dzieciom i wszystko wymknęło się spod kontroli. Nieładnie. Oddaj szybko. Dobra, dobra, oddaję, no. Przepraszam, no. Ale karę musisz otrzymać, bo to było bardzo nieładne. Dokładnie. Jejku, jejku, no, a jaką karę, no? Posprzątasz cały las. To będzie odpowiednia kara dla ciebie. Chyba nie warto być złym, bo tylko ma się kary. Idę sprzątać. Piona, agencie! Wróciłem do domu. Cząstki odzyskane i wszystko wróciło do normy. Teraz się przejąłem normalny strój. No i gotowy. Marcelku, co ty tutaj masz? Książeczki Pucio i Greg Pucio. O super, Marcelku, to może poczytamy, co? Pokaż. Najpierw tą, tak? Pucio mówi dzień dobry. Dzień dobry, a co to? Pucio i Misia jeszcze śpią? Pora ich obudzić. Słoneczko tak mówi. Zobacz, zagląda sobie tu słoneczko, tak? Pobudka, czas wstać. Pomożesz mi? Zawołaj ze mną. Wołamy. Pobudka! Brawo. Chyba trzeba to zrobić inaczej. Połaskoczymy Pucia i Misię? Połaskoczymy jej? Gili, 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 gili. I co, Marcelku, fajna książeczka? Tak. I widzisz, Pucio uczy ładnego zachowania. I uczy, co robimy zawsze rano, tak? Tak. Że trzeba wstać, umyć ząbki, zjeść ładnie śniadanko. No. A jak spotkamy kogoś na ulicy, to co mówimy? Dzień dobry! Brawo! I machamy. Tak, pięknie. A mamy jeszcze jedną książeczkę. Pucio mówi dobranoc. Ciekawe, czy chętnie chodzi spać, co? No. Zaraz się przekonamy. Nie chcę spać. O-o. No. Puciu, dlaczego nie śpisz? Pyta tata. Gram na ukulele. Ojej, to może obudzić Misię, mamę i Bobo. Niepokoi się tata. Wszyscy już śpią? Dziwi się Pucio. Tak, Puciu, mówi tata. Kto jeszcze śpi? Dopytuje Pucio. Dźwig przez cały dzień podnosił ciężary. Nie miał ani chwili spokoju. Gdy nadszedł wieczór, zapalił na szczycie czerwoną lampkę i teraz słychać tylko jego chrapanie. A drzewo chyba nie śpi? Dopytuje Pucio. Marcelku, podobnie jak ty, co? No. No właśnie, ten Pucio to chyba tak samo jak ty się zachowuje. Widzisz, Marcelku, po całym dniu takim pracowitym dzieci i dorośli wszystko musi odpocząć w nockę, tak? Mhm. Pucio nam to fajnie wytłumaczył i jego tatuś, tak? Tak. I ty też chętnie pójdziesz spać, żeby odpocząć, tak? Tak. Brawo! Co ty jeszcze, Marcelku, masz? Grę! Grę? Gdzie to położyć, tak? Mhm. Okej. Okay. Otwórz. Brawo. O. Tu mamy instrukcję. A tu? O, co tu jest, Marcelku? Pomieszczenia. Co to są za pomieszczenia? Co to będzie? Łazienka. A to? Salon. Brawo. Co jeszcze mamy za pomieszczenia? Ciekawe. Kuchnia. Kuchnia jest. Brawo. Pokój.
Pucia i Misi. Brawo, okej. Okay. I co, i mamy tutaj, pokaż, co tu będzie dalej? O, tu będą różne przedmioty, które trzeba wyjąć, wiesz? Wyjmujemy? O, jeszcze jeden jest. O, ciekawe, czyli to będzie pokój. Kto tutaj? Tacy i mamy i dzidziusia. I dzidziusia, brawo, super. A teraz Marcelku, dobra, a ty będziesz musiał, zobacz, wszystko ładnie włożyć na miejsce. Najpierw musimy wyciągnąć. Zobacz, jak fajnie to wyskakuje. Zobacz. Pieluszki, no tyk i już. Dzień dobry. Dzień dobry, Ucio. Pięknie, brawo. Ślicznie ustawiłeś Pucia. Super, mamy wszystko. To co, Marcel, tu jakie pomieszczenie wybierasz? Łazienkę. Łazienkę, okej. I co położymy do łazienki z tych tutaj rzeczy? Co pasuje do łazienki? To. Brawo! I co, co tym się robi, Marcelku? Myję ząbki. Myję ząbki rano i wieczorem, tak? Położyłem. Brawo! Super. Co jeszcze można postawić w łazience? Gąbeczka, właśnie, przy wannie gąbeczka, żeby się porządnie wyszorować, tak? Po całym dniu, brawo! Okej, Bucio jest fajny, a ja już z wami się żegnam, a dalej gramy Bucio. Pa, pa! Okej, pa! To my sobie tutaj gramy, tak?